się udaje. Witam Państwa w wywiadzie gospodarczym telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie, dokładnie o cyberbezpieczeństwie. Moim gościem jest Marcin Spychała, główny ekspert do spraw bezpieczeństwa w IBM Polska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. IBM Polska uruchomił, znaczy nie tyle uruchomił, co chyba rozwinął swój ośrodek wrocławski do jednego z centrów bezpieczeństwa takich na wyższym poziomie. Mógłby pan coś o tym powiedzieć, bo przyznaję, że to jest tematyka taka dosyć skomplikowana. Tak. IBM jakiś czas temu wybrał Wrocław jako miejsce inwestycji dla swojego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwa dla klientów, których obsługuje. Był to tak zwany Security Operation Center, gdzie siedzieli analitycy, operatorzy i w imieniu klientów zarządzali ich infrastrukturą i ich bezpieczeństwem. Natomiast ostatnio Wrocław został podniesiony rangą w tej sieci, światowej sieci centrów bezpieczeństwa, i stał się tak zwanym X-Force Command Center, czyli został wyposażony w technologie kognitywne, w technologie, które mają myśleć i wspomagać reagowanie na incydenty, żeby nie tylko ludzie tam pracowali, ale również wiedza, która jest zgromadzona w całym internecie, żeby procentowała i żeby komputer był w stanie pomagać analizować i reagować na incydenty szybciej, niż to było dotychczas. Jednocześnie Wrocław dosyć mocno został, siedziba wrocławska została zwiększona, znaczy tam ponad trzykrotnie zwiększyliśmy liczbę przestrzeni dostępnej dla naszych pracowników. Planujemy tam zatrudnić dodatkowe 25-30% osób więcej. W tej chwili tam pracuje około 160 specjalistów. I w dalszym ciągu planujemy rozwijać to centrum, jako że w tej chwili są na świecie tylko trzy takie centra wyposażone w tą technologię Watson for Cyber Security, czyli technologię kognitywną w służbie bezpieczeństwa. Pan powiedział, że, znaczy ja rozumiem, że IBM jest firmą globalną i pewnie jakby wszędzie ma firmy, z którymi współpracuje, ale to trochę nie rozumiem, czy rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby wszędzie na świecie mieć takie ośrodki. No wydawałoby się, że chyba nie wszędzie są takie miejsca, znaczy ataki, cyberataki nie przychodzą z każdego miejsca na świecie. Czy to jednak jest błędne myślenie? Żeby w ochronie przedsiębiorstwa, w ochronie infrastruktury krytycznej, w ogóle w cyberbezpieczeństwie liczy się czas. Im prędzej jesteśmy w stanie przygotować proaktywnie jakieś zabezpieczenie, tym lepiej. Podczas kiedy w większości przypadków w chwili obecnej to polega bardziej to na gaszeniu pożarów, w momencie kiedy już coś złego się wydarzy. Więc żeby zapewnić szybkość reakcji, trzeba patrzeć na świat jako na całość. I trzeba mieć monitoring oparty o sieć światowych centrów monitoringu, a nie tylko patrzeć z lokalnej perspektywy. Dlaczego? Na przykład, jeżeli pojawi się jakieś zagrożenie w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w Kanadzie, trzeba o tym poinformować sieć na całym świecie. Wtedy możemy już być przygotowanym, jeżeli taki atak będzie w Polsce czy w regionie, który Centrum Wrocławskie obsługuje. A jak wygląda bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo w Polsce? Bo wydawałoby się, że nas jakoś specjalnie nie dotykają te ataki, ale z drugiej strony jakby ostatnie ataki, które tam bodajże w tym albo w ubiegłym roku były na Ukrainie, tudzież w państwach bałtyckich, jednak i odbijały się również na polskich instytucjach. Niewątpliwie, natomiast trzeba pamiętać, że na cyberbezpieczeństwo trzeba patrzeć już jako na domenę, którą po prostu trzeba chronić, tak? Można użyć analogii takiej, że Noe zbudował arkę, zanim zaczęło padać, i tak samo należałoby traktować systemy bezpieczeństwa. W zeszłym roku została ogłoszona strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Został stworzony plan Morawieckiego, który również cyberbezpieczeństwo traktuje jako jedną z głównych obszarów do zaadresowania. Dlatego też te wszystkie działania muszą być wsparte zarówno technologią, jak i wiedzą. IBM, inwestując w Polsce, też przekazuje tą wiedzę w Polsce, przez co się rozwijamy nasze kompetencje i stajemy się bezpieczniejsi. Inna sprawa, że przyjmując analogię, powiedzmy, samochodową, ruchu, każde dziecko wie, żeby przejść przez ulicę, trzeba najpierw spojrzeć w lewo, potem w prawo, potem w lewo. Nie zawsze to stosuje. Ale wie, że tak trzeba robić. Dlaczego? Ponieważ przeszło przez całą fazę edukacji, od podstawówki, w liceum, w szkole, w rodzicach, babciach, programach społecznych, wszędzie im tą wiedzę wprowadzono. W przypadku cyberbezpieczeństwa takiej wiedzy jeszcze do końca nie ma, a przynajmniej nie ma w skali całego społeczeństwa. Często zachowujemy się w sposób niebezpieczny, nawet o tym nie wiedząc. I tak jak takie programy edukacyjne już funkcjonują, są realizowane zarówno przez szkoły, przez Ministerstwo Cyfryzacji, przez NASK, przez Związek Banków Polskich, ale trwają dopiero od niedawna, od kilku lat. Żeby wyszkolić cały naród w tych podstawach, trzeba poświęcić na to trochę czasu i w tym czasie będziemy narażeni. Ale te podstawy to jest co umiejętność korzystania z internetu, w sensie takim, żeby nie ściągać jakichś plików, których się nie zna,
co właściwie jest podstawą tak, dla takiego zwykłego Kowalskiego, jeśli idzie, właśnie o cyberbezpieczeństwo? Trzymając się tej analogii samochodowej, można powiedzieć, że kierowca, który znajdzie kanister z niewiadomej pochodzenia płynem, nie będzie go wlewał do samochodu, żeby sprawdzić, czy samochód pojedzie, prawda? Natomiast w przypadku internetu, kiedy znajdziemy niewiadome pochodzenia plik, który może być nazwany w dowolny sposób, uruchamiamy go na własnym komputerze, a potem się dziwimy, że zaszyfrował nam dysk. Tego typu zdrowy rozsądek i zawsze mimo wszystko brak zaufania do tego, co znajdujemy w niewiadomych źródłach, a nawet i w tych wiadomych, musi być podstawą bezpiecznego funkcjonowania w internecie. Nikt nie przebiega przez Marszałkowską w Warszawie, nie patrząc, czy jadą samochody, i tak samo powinniśmy zawsze z tyłu głowy mieć, że to może być coś podejrzanego. Czyli jeżeli w przypadku Kowalskiego, no to tak głównym zagrożeniem jest taka zwykła bezmyślność, jest niefrasobliwość, to co głównym zagrożeniem jest w przypadku firm? Podobnie? Znaczy, firmy niewątpliwie są dużo bardziej unarzędziowione i mają dużo więcej doświadczenia w ochronie danych, ale w dalszym ciągu to człowiek jest najbardziej narażony na ataki. Tak? Nie hakuje się systemów, hakuje się ludzi. Ze względu na to, że człowiek może niekoniecznie musi nawet działać w niewłaściwy sposób, ale może stracić swoje na przykład dane uwierzytelniające, takie jak identyfikator i hasło, do systemu bazodanowego w firmie, i potem te dane zostaną wykorzystane w jego imieniu, przy jego nieświadomości, do wykradzenia danych z firmy. Więc firmy muszą siłą rzeczy bardziej się bronić przeciwko atakom celowanym, ale równocześnie muszą poświęcić mnóstwo wysiłku i czasu na edukację pracowników. Na chwilę obecną główna edukacja pracowników jest realizowana przez sektor komercyjny i publiczny, natomiast ze szkół wychodzą coraz lepiej wykształcone osoby, ale to w dalszym ciągu ta przestrzeń wiedzy, która musi być zaadresowana, jest duża, przez co firmy, dla firm nadal w większości przypadków największym problemem i największym źródłem cyberzagrożeń są pracownicy. Czyli to jest tak, że, bo pan powiedział, że tą ciekawą rzecz, że hakuje się ludzi, czyli jakby co, kiedy jestem hakerem, to koncentruję się na jakichś osobach, poprzez jakby, których zachowanie jestem w stanie się dorwać do systemu, czy jednak... Oczywiście, kiedy jestem przestępcą, może trzymajmy się takiego określenia, staram się zmanipulować człowieka, który pracuje w firmie, w przedsiębiorstwie, w instytucji, w którą chcę zaatakować, w taki sposób, żeby podał mi samodzielnie, samoistnie te dane, tak? I to można zrobić na wiele sposobów, od prostego maila phishingowego, poprzez zainfekowanie stacji roboczej takiego pracownika oprogramowaniem, które zczytuje klawiaturę, tak? Poprzez manipulacje na urządzeniu mobilnym. Tego typu techniki nie wymagają nawet bardzo zaawansowanych narzędzi. W większości przypadków wiedzę można zdobyć z YouTube'a i skonstruować je samodzielnie za pomocą narzędzi za $5-10. Także to jest problem dzisiejszego cyberbezpieczeństwa. Firmy wydają miliony dolarów na ochronę przed niejednokrotnie ludźmi z torbą zabawek za $10. A jak to wygląda na świecie? Nie wiem, znaczy to, że ta liczba tych, nie wiem, wycieków rośnie, to jest pewne, ale jak szybko i o jakich stratach mówimy? Tu mogę się posiłkować raportem Threat Intelligence Index wydanym przez IBM w zeszłym roku, który mówi, że skala zjawiska wycieku danych wzrosła o prawie 600% pomiędzy 2015 a 2016 roku. Mówimy o skali globalnej, ale myślę, że ona jest... Sprecyzujmy to pojęcie wycieku danych. To jest tak. Zarówno jakieś... Zarówno kradzież danych celowa, jak i niefrasobliwość w pewnym sensie w ochronie danych, które przedstawia firma czy instytucja. Prosty przykład. Firmy wiedzą i chronią dane w systemach centralnych, w systemie klienckim, w systemie zamówień, ale naturalnym często zjawiskiem jest, że w firmach pojawiają się kopie tych danych. Na przykład ktoś potrzebuje na chwilę popracować na zbiorze danych klientów, żeby zrobić raport, albo ktoś tworzy bazę danych na potrzeby kampanii marketingowej i potem się o tym zapomina, nie kasuje. W większości przypadków takie dane są o wiele mniej zabezpieczone i łatwiej dostępne, niejednokrotnie nawet z zewnątrz, jak ktoś wystawi je na dysk zewnętrzny, nieszyfrowany, ponieważ musi w domu popracować na tych danych wieczorem, tak? I to są sytuacje, które zupełnie przez niefrasobliwe zachowanie możemy utracić dane, a jednocześnie one nie są bezpośrednio kradzione przez przestępców, tak? Także wycieki danych, te 600% wzrostu wycieków danych, to są zarówno działanie przestępcze przez przestępców, takie jak wycieki z niektórych filmów czy odcinków seriali, które są stane, jak i również po prostu niefrasobliwość w ochronie danych lub niefrasobliwość ludzi
w zabezpieczaniu tych danych. Kiedy mówimy o danych, no to tak człowiek sobie myśli, no w porządku, to jest mój adres, mój PESEL, moje nazwisko, imię, no to w sumie to jest coś, co często daje za darmo w internecie, bez żadnego problemu. Gdzie jest to zagrożenie związane z wyciekiem danych? Same dane, które są w internecie o nas, jeżeli są wykorzystywane w normalnych celach, legalnych celach, nie są problemem. Natomiast stają się problemem w momencie, kiedy te dane są wykorzystywane do tego, żeby do jakiejś działalności przestępczej, żeby wyłudzić kredyt na nas, czy żeby wprowadzić w obieg niewłaściwą informację. Tego typu rzeczy są już, kradnie się dane właśnie po to, żeby na nich zarobić, nie po to, żeby po prostu je mieć, tak? Żeby zażądać okupu za dane wrażliwe. Dlatego też bardzo często celem ataku są na przykład ośrodki zdrowia, bazy danych o zdrowiu, bazy danych. Tego typu w Stanach Zjednoczonych to są bardzo częste ataki, tak? Wcale nie instytucje finansowe. Instytucje finansowe z racji prowadzenia biznesu swojego opartego o pieniądze są często wczesnymi adapterami, wcześniej adoptują niektóre sposoby zabezpieczeń, a część szpitali, które w Stanach Zjednoczonych zostało w zeszłym roku masowo zaatakowane, dopiero się tego uczy. A dane wrażliwe medyczne to są najbardziej chyba już osobiste dane, jakich nie chcielibyśmy tracić. No dobrze, ale kto używa tych danych wrażliwych medycznie, bo trochę to nie jest potrzebne do wyłudzenia kredytu. No nie, ale na przykład do wyłudzenia ubezpieczenia. Akurat w przypadku systemu amerykańskiego. Pamiętajmy, że już chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu suma obrotów, nazwijmy to, w suma zysków przestępczości zorganizowanej w oparciu o cyberbezpieczeństwa przekroczyła zyski z handlu narkotykami. Tak? Czyli to są wyłudzenia, kradzieże, okupy, wyłudzenia kredytów, wyłudzenia odszkodowań, kradzież danych chociażby na potrzeby tworzenia tożsamości dla osób, które muszą przekraczać granice w sposób nielegalny i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można spieniężyć. Więc jeżeli te dane stracimy, to potem, na dodatek, jeśli my jako jednostki nie zabezpieczyliśmy naszych danych lub w sposób totalnie dowolny je rozdajemy w sieci, no to nie dziwmy się potem, że mamy problemy. Ale to jest właśnie ta higiena pracy, to bezpieczeństwo, o którym mówię, to trzeba się nauczyć od najmłodszych lat. Mam nadzieję, że uda nam się tego nauczyć. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był pan Marcin Spychała, główny ekspert IBM Polska do spraw bezpieczeństwa. A ja państwa zapraszam na przegląd portalu w polityce. Gośćmi państwa będzie Piotr Barełkowski i Marzena Nykiel. Dziękuję, do widzenia.